Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie, które pomaga rozwijać kanał. Zaczynamy, typowanie mundialu tak naprawdę stricte na dany dzień i dzisiaj już jest kilka meczyków, więc można coś tam pokleić, jest dużo pomysłów. Zaraz do nich przejdziemy, jeżeli ktoś by chciał przewijać, przewijajcie od razu, nie ma najmniejszego problemu. Ja powiem o zwrocie kasy za przegrany kupon, to jest promocja dla nowych graczy, wysłuchaj sobie. Odpalimy konkurs, zapraszam do naszej grupy, czyli standardowy wstęp, tak naprawdę standardowy początek filmu. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w Betclicku, to jest legalne w Polsce Bookmachera, konto założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie go do promocyjnego Obstawiamy, tak jak na tym banerku, to możecie stworzyć pierwszy. Obojętnie jaki kupon, za maksymalnie 228 zł, obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, nieistotne, gracie co chcecie. Jeżeli nie wejdzie, macie zwrot kasy minus podatek we freebecie, tylko jednokrotny obrót po kursie 2.14, więc na polski, jak na polski rynek, całkiem fajne, przystępne warunki. To oczywiście nie musi być taki kupon, nie musi być za 228 zł, bo tak jak mówiłem, gracie cokolwiek chcecie, co wam się podoba. 228 zł to jest maksymalna kwota w tej promocji, możecie zagrać za dychę, dwie dychy, trzy dychy, pięć dych, to jest wasz wybór. Jeżeli nie wejdzie, macie zwrot kasy minus podatek, czyli taki bezpieczny kupon na dzień dobry. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, pierwszy komentarz pod tym filmem, tam jest link rejestracyjny, minuta założenie konta i można coś tam sobie tworzyć. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, no ponad 100 000 ludzi, zapraszam na Instagrama, tam dodatkowe kupony, których tutaj na YouTubie po prostu nie ma. Linki w opisie pod tym filmem. Zerknijcie sobie, jeżeli jesteście zainteresowani. Oczywiście przypominam o naszym małym sklepie typera, obstawiamy.shop. Typerskie kubeczki jak tutaj na parapecie i oczywiście teraz widzicie graficznie cały asortyment. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany takim typerskim kubeczkiem dla siebie czy na prezent, no to oczywiście link w opisie, w komentarzu obstawiamy.shop bez problemu znajdziecie. No i teraz przechodzimy, słuchajcie, do konkursu. 25 zł do wygrania i co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? No subskrybować kanał Obstawiamy, no zostawić łapę w górę pod filmem i w komentarzu powiecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy USA a Walią. Dopisujecie swój nick gracza z Betclicka, typujecie do 20. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na Betclick nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. Przechodzimy do meritum tego odcinka, czyli do kuponów, do kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z Betclickiem. I słuchajcie tak, kupony od debiutantów i zaczynamy od kuponu Wojtka. Dubelek klejony na dzisiaj. Zwycięstwo Holandii z osłabionym Senegalem, z Senegalem, który zagra bez Sadio Mane. I to jest naprawdę duży, znaczy na pewno duży cios dla Senegalu i dla kibiców Senegalu, że Sadio Mane nie zagra. No kontuzja tutaj jednak nie pozwoli w ogóle zagrać na tym mundialu. Było wiadomo, że na pierwszym meczu on i tak nie zagra, miał zagrać w późniejszych meczach, czy w drugim, czy w trzecim, nie zagra w ogóle. No i generalnie Holandia wydaje mi się lepszą piłkarską drużyną niż Senegal, tym bardziej niż Senegal bez Sadio Mane. Tak samo zresztą twierdzi Wojtek, bo ładuje sobie ich zwycięstwo po kursie 1.60, dorzuca USA lub remis, czyli zakład na to, że USA nie przegra po prostu meczu. I generalnie powiem wam szczerze, że jak sobie przeglądam grupy, to naprawdę sporo osób idzie w stronę USA dzisiaj, że sporo osób twierdzi, że to USA z Walią sobie nawet poradzi. No tutaj od Wojtka jest jeszcze podpóra, z tego nawet nie ma podwojenia, brakuje niecałych trzech dyszek do podwojenia, no ale ładowany jest w to tysiak, więc naprawdę gruby kupon na start. Wojtek może mieć fajny debiucik na YouTubie, jak takie 970 zł wpadnie z jednego kuponu profitu, no byłoby sympatycznie. Słuchajcie, kupon od Dariusza to jest też dubelek, też jest USA z remisem i under 4,5 goli, bardzo podobny typ, tylko tutaj jest jeszcze ten under doklejony, tak jak widzicie, więc tego meczu za bardzo nie będziemy sobie omawiać drugi raz, no po prostu i tak trzeba te pierwsze kolejki wybadać, jak ekipy dane będą grały i można coś więcej będzie powiedzieć. Na razie to jest troszkę wróżenie z fusów, dorzucone są rożne, które tym bardziej są wróżeniem z fusów, ale powiem wam szczerze, że jak sobie też przeglądałem te rożne i kursy na tą linię 8,5 na overa, o, jest to zachęcające, jest to naprawdę zachęcające. Dariusz zakłada, że to będzie fajny, chciałbym, żeby tak było, ofensywny, szybki mecz. Nie wiem, czy w tych warunkach atmosferycznych takie mecze zobaczymy na tym mundialu, ale no Dariusz zakłada, że tak i dorzuca tutaj właśnie overek 8,5 rzutów rożnych po kursie 1,67, no tutaj już powyżej podwojenia, bo to jest 650 na stawce, 1372 do wygrania. Pędzimy dalej, kupon od Radka to już są 3 zdarzenia, ale mimo wszystko liczone jako dubel, bo jest my kombi na mecz Anglii i Iranu, ale zaczniemy od meczu Senegalu i Holandii. No tutaj Radek twierdzi, że właśnie ta pogoda, ta temperatura będzie bardziej sprzyjała Senegalczykom i tutaj jest handicap huknięty plus 2 na Senegal, no bo wiadomo, że Senegal zdaniem bookmacherów nie jest faworytem. Te kursy 1.50, 1.60 na Holandii o tym świadczą, a Radek idzie troszkę tutaj pod prąd i właśnie wrzuca nam handicap plus 2 na Senegal. Jakby to jest dopełnianie tego my kombi, bo kurs 1.45 to wiadomo, że kręgosłupem kuponu raczej nie będzie, ale mamy tak, mamy znowu różne w meczu Anglii i Iranu, bo Radek też twierdzi, że ten Iran postawi się troszkę Anglikom, a wiadomo, że jak gra ekipa dużo mocniejsza, która w ofensywie jest lepsza, która powinna jakby prowadzić grę przez całe spotkanie, no to wiadomo, że jak się męczą, no to starają się robić tych akcji ofensywnych jak najwięcej, nie? Nie cofają się gdzieś tam z tyłu, bo szybko prowadzą 1-0, tylko robią tą akcję za akcją i te kornery
teoretycznie powinny wpadać. Wiadomo, że to jest teoria, że niekoniecznie musi tak być, bo to jest cały czas loteriada, przypominam o tym, ale Radek tak sobie zakłada, bo trzeba mieć jakieś założenie na temat danego meczu, żeby coś tam sobie huknąć. Tutaj zdaniem Radka Anglicy się męczą, ale finalnie wygrywają i w meczu 9 kornerów. Do tego ten handicap na Senegal, wyliczone pod dodatkowy podatek, żeby nie przekroczyć 2280 PLN-u, czyli 2279 do wygrania. No fajne, fajne moim zdaniem, bo... No powiem wam szczerze, że na razie na te roże naprawdę wysokie kursy są. Jest jeszcze jeden taki dubelek na dzisiaj, mamy od Piotra, słuchajcie. Tutaj over 1,5 gola w meczu USA i Walii. I tak jak mówiłem, bardzo dużo kuponów i typów od ludzi gdzieś tam na grupach można znaleźć, że wszyscy praktycznie grają undera. No tutaj akurat jest propozycja od Piotra na over. Over 1,5 gola po kursie 1,52, wiadomo, dwa gole to nie jest jakaś duża ilość goli w spotkaniu piłkarskim. No 1,52 jest tutaj dla Piotra na tyle kuszące, że sobie to ładuje na kupon i jeszcze Harry Kane z golem w meczu Anglii z Iranem. Wiadomo, że jak ktoś ma strzelać gole dla Anglików, to prawdopodobnie będzie to w większości Harry Kane, bo to jest taki rasowy strzelec i w klubie, i w reprezentacji też rozgrywki Premier League, które się kończyły przed Mundialem, zakończył chyba z golem i w dobrej dyspozycji, dobrze tam się prezentował w tych ostatnich meczach Tottenhamu, więc tutaj jest taka propozycja na takiego dubelka z kursem 3-3,15, powyżej 3-3 w dublu, to już naprawdę jest fajny kurs i jeszcze jest jedna tasiemka, taki kupon złożony z większej ilości zdarzeń, też troszkę MyCombi od Jacka, ale tego już nie będziemy sobie omawiać, bo jest troszkę więcej tych zdarzeń, każdy może sobie zapauzować, zaspacjować ten film, zerknąć co tutaj jest grane, jakie są propozycje wrzucone, może coś wam też wpadnie z tego w oko. Tu jest wiadomo, są połączone dwa dni, nie tylko mecze na dzisiaj, no bo wiadomo, że z trzech meczów to ciężko coś tam większego tak naprawdę skleić. Słuchajcie, co chciałem powiedzieć. Na dzisiaj mamy wszystkie kupony, oczywiście trzymamy za to kciuki, ale pamiętajcie, że wszystko może być przegrane. Tutaj nie ma pewników, nie było, nigdy nie będzie. Pamiętajcie o tym i miejcie to na uwadze. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj o 13:00 tutaj na kanale Transmisja Live i siedzimy do końca, czyli do 22:00. Rozdamy masę freebetów, masę nagród dla was. Jeżeli chcielibyście wpaść i potypować z nami każdy z dzisiejszych meczów, to serdecznie zapraszamy. Pewnie od 13:00 odpalamy, co istotne, w tym typowaniu walczycie. Wy z nami, to znaczy będę z Patrykiem prowadził live'a. My mamy swoje typy, wy macie swoje. Jak będziecie na przestrzeni całego mundialu typować lepiej od nas, to wygrywacie 3000 zł we freebetach, które rozdamy też na transmisji live dla naszych widzów, także serdecznie zapraszam. A teraz dzięki, że oglądałeś do samego końca, dzięki za zostawioną łapę w górę pod tym filmem, za subskrypcję i jeżeli ktoś nie subskrybuje, to oczywiście do subskrypcji zachęcam, zapraszam. I zapraszam też do naszej grupy, linki w opisie pod tym filmem. Bierzcie sobie udział w konkursie tutaj na filmie Typerska Piona Przebijana. Mam nadzieję, że do zobaczenia na live'ie. Pozdro.